Cześć, tu Ola, witam na kanale Sztuka Uniwersalna w nieco takim bardziej bluzowym, domowym wydaniu, dlatego że... dlatego że to nie jest specjalna okazja, bo przez moment mi się na język nasunęło takie sformułowanie, że witam z okazji specjalnej okazji, ale to nie jest żadna specjalna okazja, żadne specjalne okoliczności, wyjątkowe na pewno nie, ale jest to inny czas, jest to po prostu czas, który musimy, chcemy czy nie chcemy, musimy spędzić w domu. Kryzys jak to kryzys, każdy kryzys ma swój kres, więc ten kryzys minie na pewno, w jakim czasie jesteśmy może w stanie w przybliżeniu to określić, ale nikt z nas tego tak naprawdę nie wie, sytuacja się bardzo dynamicznie rozwija. A ja przychodzę tutaj do Was z inspiracjami, bo zachęcam Was gorąco, moi drodzy, do tego, żeby po prostu praktykować wdzięczność za to, że mamy teraz takie czasy, że możemy w domu się rozwijać. Nie musimy wcale wychodzić z domu, żeby doświadczać tylu wspaniałych rzeczy. Galerie, muzea, wszystkie oferują nam praktycznie teraz, w tym czasie, darmowe streamingi, na przykład oper, właśnie Metropolitan Opera House, takie rzeczy się dzieją. Empik nam oferuje dostęp do 11 tysięcy chyba audiobooków, e-booków z tego co pamiętam, więc my się powinniśmy naprawdę cieszyć, że żyjemy w takich czasach, że my jesteśmy się w stanie w środowisku domowym tak totalnie rozwijać i po prostu robić rzeczy, doświadczać rzeczy, których normalnie doświadczamy będąc w galerii, w muzeum, czy mówię o tych kulturalnych experience'ach, ale tak naprawdę to wszystko mamy w domu. To możemy zwiedzić największe muzeum na świecie będąc w domu. Wiadomo, że to nigdy nie jest do końca to samo, tak? Nie jest to takie namacalne, ale jednak gdzieś ten rozwój, Was gorąco zachęcam do tego, żeby uczyć się cały czas i żeby na ten rozwój swój stawiać faktycznie. Dlatego dzisiaj przychodzę z takimi inspiracjami i właśnie z takim holistycznym podejściem, bo będzie i o sztuce, i właściwie dużo będzie o sztuce, będą książki o sztuce, ale będzie też jeden bardzo interesujący podcast, bardzo interesującego mężczyzny, który podobnie jak ja do życia podchodzi holistycznie i do własnego rozwoju. Dzisiaj Was zarzucę takimi inspiracjami, co czytać, co oglądać, czego słuchać właśnie będąc w domu. W domu, w domu. Bo można, bo trzeba, bo warto. Okej, to co? Lecimy z odcinkiem, a ja tylko przypomnę jeszcze, żebyś subskrybowała, subskrybował kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz, bo wtedy będziesz na bieżąco z odcinkami, a odcinki w każdy czwartek o 18 się pojawiają na tym kanale. Let's go! No dobrze, moi drodzy, i zaczniemy sobie od książek, dlatego że zazwyczaj nam w tym pędzie dzisiejszego świata na czytanie brakuje czasu, a teraz jest czas idealny, myślę, na to, żeby się w końcu zatopić w tych literkach i w tej narracji, w tej fabule i po prostu wsiąknąć totalnie w treść książek. Mamy dwie pozycje, które są pozycjami takimi bardziej artystycznymi i jedną bardziej na pograniczu filozofii, religii, rozwoju osobistego, psychologii, ale do niej dojdziemy. A zacznę od książki pod tytułem W świetle i w mroku Lorenza Bloka. A to jest książka, której się na jeden raz nie czyta. To znaczy ciurkiem jej nie przeczytacie. Możecie, ale ja zachęcam Was do czytania pojedynczych opowiadań albo nawet wracania do niektórych opowiadań, właśnie dlatego, że to jest zbiór opowiadań różnych autorów inspirowany, słuchajcie, malarstwem Edwarda Hoppera. Edward Hopper urodził się w 1882 roku i jest uznawany za jednego z najbardziej jakby wpływowych artystów dwudziestowiecznych Stanów Zjednoczonych. Był nowojorskim artystą, grafikiem, ilustratorem, który od lat 20. praktycznie obracał się, jego malarstwo obracało się w nurcie realizmu, takiego smutnego realizmu osadzonego w nowojorskich pubach, kawiarniach, pustych pokojach, wnętrzach. Postaram się Wam tutaj teraz pokazać parę prac właśnie Edwarda Hoppera. I wszystkie te obrazy mają taki wspólny mianownik. Mianowicie one nam sugerują, że jakaś historia właśnie miała miejsce albo dopiero się wydarzy. Przynajmniej moje odczucie jest takie, że te osoby przedstawione na tych obrazach są jakby zastygają w pozie przed lub po zdarzeniu. To jest taka, ja bym nawet nazwała jego malarstwo, jego obrazy, że to są obrazy pauzy. Pauzy w jakimś zdarzeniu, w jakimś doświadczeniu. I właśnie na podstawie obrazów, co jest też super w tej książce, że przed każdym opowiadaniem macie ten obraz przedstawiony właśnie na takim osobnym papierze. Nawet bym powiedziała, że ten papier jest, chociaż nie, to jest chyba ten sam, na którym jest tekst. W każdym razie papier wygląda bardzo zacnie, więc macie scenę, właśnie obraz Edwarda Hoppera i opowiadanie obok. I tutaj przeróżni autorzy, nawet opowiadanie Kinga się znalazło w tym zbiorze.
Dobre jest takie pobudzenie swojej fantazji, swojej wizualizacji i nawet ożywienie tych obrazów we własnej głowie, we własnym umyśle. A nawet bym Was zachęcała do czegoś innego jeszcze. Nawet bym Was zachęcała, słuchajcie, do tego, żeby sobie najpierw spojrzeć na taki obraz przed przeczytaniem opowiadania i żeby sobie samemu w środku to opowiadanie najpierw opowiedzieć. To znaczy wymyśleć charaktery, jak się te postaci na przykład nazywają i właśnie co między nimi zaszło lub co do czego dopiero dojdzie. I to jest też coś, do czego ja wszystkich zachęcam, jeśli chodzicie do muzeów, do galerii sztuki. Idźcie, wybierzcie się tam z mamą, z ciocią, z przyjaciółką, ze znajomymi, stańcie przed takim obrazem i po prostu opowiedzcie go sobie. Nawet jeżeli to będzie obraz abstrakcyjny, to postarajcie się sobie nawzajem wysnuć historię na podstawie obrazu, na podstawie znaku, czegoś, co ten obraz sugeruje, bo on coś sugeruje, o czymś opowiada. Także tutaj Edward Hopper i takie krótkie opowiadania, naprawdę to są dosłownie parę stron, niezwykle wciągające i tak jak mówię, polecam nie ciurkiem, tylko sobie przeczytać na sen albo na dzień dobry jedno opowiadanie, wrócić, a później można jeszcze powtarzać i powtarzać jak dobry film. Lecimy dalej kolejną taką pozycją z tych pozycji artystycznych związanych ze sztuką, jeśli chodzi o książki, to pozycja wspomnienia, biograficzna pozycja Pokonać mur, Marina Abramowicz, czyli serbska artystka, matka performansu, nadal czynna artystycznie artystka, niedawno miała wystawę w CSW Toruń, dość kontrowersyjną. Mi się niestety nie udało dotrzeć na tą wystawę, bardzo żałuję, ale książkę Wam mogę gorąco polecić, dlatego że to są takie najbardziej intymne wspomnienia właśnie tej artystki, łącznie z jej podejściem, patrzeniem na sztukę i formowaniem się tej sztuki na przestrzeni lat. Taka bardzo, jeżeli lubicie biograficzne pozycje, a zakładam, że lubicie, bo jesteście na tym kanale, no to gorąco Wam polecam. Jak wiecie też, jest taki fakt związany z Mariną, 2 marca tego roku, czyli całkiem niedawno, jeszcze w tym miesiącu, odszedł jej wieloletni współpracownik, też jej partner Ulaj. Oni przez 12 lat byli czynnie, jakby żyli ze sobą jako para, byli partnerami w życiu i w sztuce. Tworzyli razem dzieła, performowali razem i on właśnie 2 marca tego roku zmarł. I tutaj jest w tej książce cała ta relacja między nimi opisana. I też taki fenomenalny jeden motyw, moment z ich życia mogę Wam opowiedzieć, bo za dużo nie chcę zdradzać. Oczywiście o Marinie pojawi się film na kanale. Moment w ich życiu, kiedy oni już postanowili, że się rozchodzą, postanowili zakończyć swoją relację po tych wielu, wielu latach współpracy, to powiedzieli sobie do widzenia w taki bardzo ekstrawagancki sposób, dlatego że nie chcieli tego zrobić tak zwyczajnie. Chcieli uczynić z tego coś więcej, przekroczyć swoją granicę w tym akcie mówienia do widzenia. Dlatego co zrobili? Oni się umówili na 2 stronach muru chińskiego, słuchajcie, i przez wędrówkę parę miesięcy, jedna, ona z jednej strony Ulaj, z drugiej strony szli po tym murze chińskim, żeby się po paru miesiącach wędrówki spotkać na środku i powiedzieć sobie, że to koniec. Więc robili z tego swojego rozstania taki performance. Zresztą rozstania, które później na nowo ich połączyło w 2010 w MoMA była taka wystawa Mariny, słynna też The Artist is Present. I dokument z tej wystawy możecie zobaczyć spokojnie w internecie. Też wszystko podlinkuję w opisie na dole. Będziecie mogli tam to wszystko znaleźć. Gorąco Was zachęcam, bo dokument z wystawy The Artist is Present jest rozklejający co najmniej, wzruszający totalnie. To był moment, kiedy Marina zdecydowała się po 8 chyba godzin, 8, 9, 12 godzin siedzieć w MoMA, czyli w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Siedziała przy stole, właściwie nie wstając przez te godziny, więc zdradzę Wam, że miała zamontowane tam w tym krzesełku taką specjalną miedniczkę, do której robiła siku, no bo po prostu nie wstawała, tak? Była w takiej sukni, tam siedziała tyle godzin i każdy z odwiedzających to muzeum mógł podejść do niej, siąść naprzeciwko niej i spojrzeć jej w oczy. I z tego co wiem, chyba miał nieograniczony czas, to znaczy, że można było siedzieć 5 minut, a można było siedzieć 5 godzin, patrząc Marinie w oczy. W oczy tak niezwykle mądre, w oczy tak niezwykle doświadczone przez życie, przez ból, cierpienie, no przez naprawdę bardzo, bardzo dużo. I w pewnym momencie na tą wystawę przyszedł Ulaj i usiadł naprzeciwko Mariny. I w tym momencie nie dość, że wszyscy rozkleili się zupełnie, to ona sama
no, zareagowała trochę inaczej niż jak przy zwykłym, przy człowieku, którego nie zna, bo tak naprawdę z Ulajem przeżyła niezły kawałek swojego życia, więc ta relacja była na tyle głęboka, że oni, no musicie to zobaczyć, po prostu The Artist jest prezent, ja nic więcej nie mówię, bo, no bo to jest po prostu do zobaczenia i do przeżycia razem z nimi, co oni w tym momencie musieli, patrząc sobie w oczy, mówić bez słów. Przepiękne, przepiękne. Polecam, fenomenalna pozycja, właśnie taka wspomnieniowa, biograficzna, dużo wspomnień intymnych, takich z dzieciństwa Mariny, jego stosunek do matki, jej dzieciństwo, jej relacje z rodzicami, które mają niesamowity wpływ na późniejszą twórczość. Zawsze Wam to powtarzam we wszystkich filmach takich biograficznych o artystach. I w sumie nie tylko, jeśli chodzi o artystów, jeśli chodzi o ludzi, to nasze dzieciństwo determinuje naszą przyszłość w większym stopniu. Tak. Okej, to co? Dwie pozycje artystyczne, trzecia będzie zupełnie inna. I ostatnią pozycją książkową, która w ostatnim czasie dość mocno wpłynęła na moje życie i którą spokojnie mogę Wam polecić, jeżeli lubicie tego typu książki, książki psychologów, a jest to książka Jordana Petersona 12 życiowych zasad z dopiskiem antidotum na chaos, ale o tym chaosie to za chwilę opowiem. Jordan Peterson to jest psycholog kanadyjski, wykładowca Uniwersytetu w Toronto. Psycholog, który się zajmuje nie tylko taką tradycyjną psychologią osobowości, ale też zajmuje się filozofią, religią i to wszystko tak naprawdę miesza. Człowiek cholernie inteligentny, myśliciel XXI wieku. Jego wykłady znajdziecie na YouTubie. Jego na przykład cykl biblijny jest szalenie ciekawy, gdzie przypowieści są tłumaczone w taki sposób, on nawet Króla Lwa potrafi wytłumaczyć w taki sposób, przełożyć go na współczesne widzenie, na współczesny światoobraz. Wracając do tej książki, 12 życiowych zasad. No, jak sam tytuł mówi, to jest takie 12 fundamentów, takich podwalin pod nasz system moralny, z których można wiele wynieść i wiele wnieść do swojego życia. A jeśli chodzi o ten chaos, to on ma taką ciekawą teorię, słuchajcie, że my sami siebie czasami w stan chaosu wrzucamy, że chaos to jest taki potop, którego oznaki można zauważyć wcześniej. To znaczy, jeżeli to też jest sprawa na przykład intuicji, jeżeli my potrafimy zareagować w odpowiednio wczesny sposób na oznaki zbliżającego się potopu, to najprawdopodobniej, bo kryzys jest nieunikniony, ale jak my ten kryzys przejdziemy, czy damy się wtrącić do piekieł w jego rozumieniu, czyli właśnie tego stanu najokropniejszego ludzkiego zła, to jest właśnie piekło, które sami sobie czasami stwarzamy. Czy ten chaos nas przygniecie, czy my będziemy w stanie balansować, bo według niego też życie to jest takie balansowanie na krawędzi tego nieba i piekła, czyli jesteśmy jedną nogą w chaosie, a drugą nogą stoimy w pokoju, w spokoju i to właśnie czyni nas też twórczymi i ludźmi żyjącymi dobre życie. Nie wiem, jak jest bardzo dużo takich właśnie filozoficznych zagadnień, które on porusza, bo porusza bardzo dużo wątków. On też, jak odpalicie sobie jakiś z jego wykładów, jeden bądź drugi, bądź trzeci, bardzo dużo ma wykładów na temat sensu życia. Można powiedzieć, że sensownie koleś mówi i rzeczywiście pomaga wielu młodym ludziom się odnaleźć w dzisiejszym świecie, w którym nam się wydaje, że nasze życie jest często pozbawione tego sensu. Dość głębokie tematy porusza i skacze z tematu na temat, ale w ostateczności, w ostatecznym jakby w puencie dochodzi do wniosku, który rozumiemy, więc nie zrażajcie się, jeżeli będzie Wam ciężko szła ta książka, to znaczy, że będzie właśnie Jordan w taki sposób operował tymi skokami, że zahaczy o jeden temat, przejdzie do drugiego, nagle się pojawi jego historia z życia, taka prawdziwa, bo ostatecznie na końcu rozdziału dochodzi do tego, do czego ma dojść i wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. Także gorąco Wam polecam. On też zasłynął taką książką Maps of Meaning. Też jeszcze tego nie czytałam, ale myślę, że warto i w ogóle warto się zainteresować tym człowiekiem, bo ma nam dużo dobrych treści do przekazania. Też bardzo ceni ludzi kreatywnych i bardzo dużo mówi o kreatywności na swoim kanale i nie, no, polecam ogólnie. 12 Rules of Life, czy 12 życiowych zasad, kto woli po angielsku, to po angielsku. Warto.
książki mamy za sobą, to teraz przechodzimy może do filmów. Pozostańmy w tym zmyśle wzroku, zmyśle naszego oka, czyli dalej patrzymy, tym razem nie na literki, chociaż może na napisy czasami trzeba, ale przechodzimy do filmów, które mogę Wam spokojnie polecić na czas, na okres siedzenia w domu wieczorami. I będą dwa filmy też artystyczne, podobnie jak książki. Jeden z nich, dwa zupełnie różne. Jeden z nich, który oglądałam bardzo dawno temu, ale który oglądałam kilkanaście razy, i to jest film Frida z Salmą Hayek w roli głównej na temat życia właśnie artystki wybitnej, jaką była Frida. Film na kanale też był o Fridzie. Dwie części, więc zalinkuję. Natomiast zupełnie opozycyjnym jakby w technicznej warstwie, w narracji, w warstwie takiej artystycznej filmem jest Van Gogh u bram wieczności, tak? Ten ostatni z 2018 film o Van Goghu, którym Willem Dafoe gra tą główną postać artysty właśnie Van Gogha. Ponieważ ten film, który ostatnio obejrzałam właśnie będąc w domu, on jest bardziej portretem człowieka szalonego, portretem takim niezwykle artystycznym w swoim wyrazie. Drżąca ręka kamery prowadzi nas w świat takich barw niezwykle rozcieńczonych, takich wibrujących. To wszystko jest, ten cały film jest jak obraz i go tak chyba trzeba traktować, wiecie? Czyli mamy dwie zupełnie różne pozycje, bo mamy Fridę, film, fenomenalną rolę Salmy Hayek, która wciela się w tytułową artystkę, ale to jest film taki typowo opowiadający o życiu. To jest film, którym narracja dzieje się, jest ciąg fabularny zachowany w tym filmie i jest dużo dialogów, jest dużo takiej akcji typowo filmowej, może mniej takich scen właśnie malarskich, a film Van Gogh też opowiada o życiu Van Gogha, też od momentu jego pobytu w Żółtym Domu. O Van Goghu też jest film na kanale, słuchajcie, to jest film, który chyba jako pierwszy się pojawił na tym kanale, jak film o artyście, właśnie to był film o Van Goghu, rzuciłam się wtedy na głęboką wodę. I on jest strasznie słabej jakości, znaczy w porównaniu do tego, co teraz jest na kanale, ale gorąco Was zachęcam, oczywiście też zajrzyjcie tam, bo informacji jest ogrom. O Van Goghu przestudiowałam całą wielką tysiąc stron specjalnie dla Was, żeby Wam ten film złożyć i informacje rzetelne o Van Goghu przekazać. Także Van Gogh to jest taki bardziej film, zależy na co macie ochotę. Jeżeli macie ochotę na film faktycznie oparty na faktach, oba są oparte na faktach, ale taki bardziej, wiecie, taki bardziej film, to znaczy, że akcja się dzieje, że są, jest dużo postaci, dużo dialogów, akcji, to postawcie na Fridę, a jeżeli macie ochotę na taki malarski portret szalonego artysty, to postawcie na Van Gogha. Dlatego, że tam też właśnie zaczynamy historię od jego pobytu w Arles, w Żółtym Domu, gdzie jest cały wątek jego relacji z Gogenem też przedstawiony. Może nie do końca tak, jak ja sobie wyobrażałam, bo nie wiem do końca, jak było. Oczywiście nikt z nas nie wie, jaka była relacja pomiędzy Van Goghiem a Gogenem. Natomiast nie do końca to jest taka relacja, którą ja sobie wyobrażałam. Ale to pomińmy, moje spostrzeżenia. Czyli są fakty i oczywiście po kolei to wszystko chronologicznie leci, ale ten film jest bardziej takim obrazem. On się przeplata, te sceny akcji są przeplatane takimi scenami malarskimi, wizjonerskimi, więc trzeba mieć nastrój na ten film. Ja nie mówię, że to jest zły film, tylko na ten film trzeba mieć nastrój. Także jeżeli chcecie taką konkretny film, w którym się dzieje, który jest filmem artystycznym o artyście, o artystce to Frida. Jeżeli portret malarski artysty, twórcy, jakim był Van Gogh, to Van Gogh u bram wieczności. To są dwie takie pozycje artystyczne, które Wam mogę ze spokojnym sercem i uśmiechem na twarzy polecić. Natomiast przechodząc dalej do filmu, który myślę jest filmem idealnym na okres właśnie zamknięcia. Jest to film o miłości w czasach samotności. Totalnie aktualny film Her, czyli ona, z główną rolą Joaquina Phoenixa. Z którego to jest roku film? Z 2013, o ile się nie mylę. I on dostał Oscara za scenariusz oryginalny. Zakładam, że wszyscy z Was oglądali Jokera z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, no, Oscarowa rola w końcu. No to jeżeli chcecie zobaczyć Joaquina w zupełnie innej odsłonie, to polecam Wam film Ona. Film o sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim film o samotności. To jest film o samotności, o uczuciach ludzkich, o miłości, o
myślę, że ten świat jest, czyha na nas za rogiem, dosłownie. To jest świat, który już za moment, bo jeszcze takiej technologii może jak w tym filmie jest przedstawiona, nie mamy, ale to, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o ludzkie uczucia, emocje i ogólnie to pokolenie, mówi się o milenialsach, że to jest jedno z najbardziej samotnych pokoleń, to jest właśnie w tym filmie. Ja płaczę na filmach i na tym filmie się absolutnie popłakałam. I Was też zachęcam, bo każdy taki film, doświadczenie tego budzi w nas emocje, uczucia i to jest istotne. Ona, film Ona z, przepraszam, że Joaquinem Phoenixem z 2013, no genialny. Genialny i właśnie taki na teraz, to jest taki film na teraz. A jeżeli to dla Was wciąż mało, jeśli chodzi o filmy, to mogę Wam polecić reżysera, który według mnie jest reżyserem fenomenalnym i którego kiepskiego filmu po prostu tego reżysera jeszcze nie widziałam. I nie mówię tutaj o Tarantino, ale Tarantino też oczywiście gorąco Wam polecam, bo to jest chyba teraz taki czas, kiedy też warto wracać sobie do starych filmów. Na przykład ja z chęcią obejrzę jeszcze Kill Billa ze 3 razy. Natomiast Darren Aronofsky, słuchajcie, Aronofsky to jest reżyser, którego ja filmu tego reżysera nie widziałam słabego. Czarny Łabędź, Rekwiem dla snu, Źródło, Jackie z Natalie Portman, też bardzo fajny film. Źródło przede wszystkim to jest, no to jest film inspirujący. To jest też smutny film z kategorii smutnych, ale no Darren Aronofsky, gorąco Wam polecam reżysera, jeżeli nie znacie, to możecie spokojnie w ciemno tutaj z mojego polecenia lecieć wszystkie filmy Aronofskiego po kolei. A jeżeli chodzi o taki bardziej artystyczny, wizjonerski świat, jeżeli macie ochotę na taki klimat bardziej może teledyskowy w stylu Beatlesów, i w tym klimacie też dostrzeżecie wiele analogii, zaraz Wam powiem do czego, no to Alejandro Jodorowski. Jodorowski to jest film pod tytułem Święta Góra, The Holy Mountain. Film z lat 70. właśnie bazujący na tej estetyce Beatlesów. Film surrealistyczny, fantastyczno-surrealistyczny, taka wizja, absolutna wizja, więc to jest film też zupełnie inny od tych, które tutaj przedstawiłam po kolei, bo też jest inny od tego Van Gogha wizjonerskiego, ale jest wizjonerski w inny sposób. A w tym filmie właśnie The Holy Mountain wiele odniesień możecie znaleźć na przykład w kreacjach, w inspiracjach naszej artystki muzycznej Brodki. Brodka, mam wrażenie, w bardzo, wręcz czasami dosłowny sposób stylem tego filmu Jodorowskiego się inspiruje. I też na przykład Erika Badu, też artystka, która w taki surrealistyczny sposób z filmu The Holy Mountain swój wizerunek czerpie. To mam nadzieję, że już wyczerpałam Waszą ciekawość, jeśli chodzi o filmy, które polecam. Jeżeli były teraz filmy, były książki, były filmy, no to teraz czas na coś dla ucha samego i przechodzimy do podcastu. I podcast, którego ja ostatnio słucham cały czas do śniadania, codziennie innego, bo to są podcasty, zazwyczaj to są formy trwające godzinę, może nawet czasami ponad godzinę, czyli takie idealne na rozruch codzienny, rano. To jest to podcast, który prowadzi człowiek, mężczyzna, którym jestem absolutnie zafascynowana. Jest to Aubrey Marcus. Znajdziecie na Spotify'u spokojnie go jako właśnie Aubrey Marcus Podcast. Już bardzo dużo odcinków. A kim jest ten Aubrey? Aubrey jest, on jest założycielem, jest founder i CEO of Onnit. Onnit, O-N-N-I-T, z tego co pamiętam, to jest taki, jakby to Wam wytłumaczyć, bo jak wejdziecie na ich stronę, to może się wydawać, że to jest sklep z suplementami. Owszem, to też jest taki sklep z suplementami, z różnymi zestawami do ćwiczeń. Tam są różne kettle, różne obciążniki, różne, nawet są takie rzeczy typu książki, bo on jest też autorem książki takiej bestsellerowej na temat właśnie rozwoju i przełamywania własnych granic i barier. Natomiast to jest taki brand. Ja bym powiedziała o Onnicie bardziej jako o brandzie takiej optymalizacji total human. Aubrey też się często zajmuje, współpracuje z różnymi atletami, ze sportowcami i według niego właśnie to holistyczne podejście do życia, a on się też fascynuje, słuchajcie, psychodelicznymi substancjami, więc w tych podcastach nawet często opisuje swoje doświadczenia po różnego rodzaju substancjach, ale jeden podcast mnie tak niezwykle zafascynował, kiedy on opowiadał o swojej podróży do miejsca, w którym przebywał
parę, chyba 6 dni był w absolutnej izolacji od wszystkich bodźców, czyli od dźwięku, od światła, był absolutnie w ciemności, przebywał przez parę dni. I on w tym podcaście dokładnie opisuje swoje przeżycia, co się z nim działo w dnia pierwszego, drugiego, trzeciego, którego dnia zaczął, przebywając tylko i wyłącznie ze swoim umysłem, doznawać wizji, różnych objawień, halucynacji, bo tak naprawdę on jest też zwolennikiem takiej teorii jakby nierozłączności ciała od ducha, tak? Że jakby sfera duchowa idzie razem z ciałem. Musimy zadbać o te dwie sfery, żeby poczuć równowagę. I Aubrey jest właśnie takim zwolennikiem takiej równowagi i zwolennikiem też naturalnej medycyny, naturalnych substancji, które można wyciągnąć z roślin dla swojego dobra i właśnie takiej, właśnie, total human optymalizacja, czyli wszystko to, co dobre dla człowieka, dla tego, żeby dobrze funkcjonował, rozwijał się i żeby osiągnął pełnię, spokój, harmonię. Więc to jest, ten podcast to jest takie połączenie właśnie rozwoju duchowego z rozwojem fizycznym, ale on też zaprasza bardzo ciekawych gości do tego podcastu, oprócz tego, że opowiada własnych doświadczeniach, takich chociażby z tego przebywania w ciemności przez 6 dni, no to zaprasza tam też na przykład ludzi zajmujących się tworzeniem, jakby odzyskiwaniem dźwięków z roślin. To znaczy był tam też taki pan, który opowiadał o tym, że syntezuje muzykę z roślin. To znaczy, że rośliny grają. Że w sensie, że on jest w stanie nagrać utwór, który skomponowała roślina. Też bardzo fascynujący temat. Także gorąco Wam polecam. Oczywiście podcast jest po angielsku, w języku angielskim. Także jeżeli ktoś może sobie pozwolić na zrozumienie tego podcastu, to gorąco Was zapraszam, zachęcam, bo naprawdę, no ja ostatnio przepadłam i codziennie rano w ramach mojej porannej rutyny, to oczywiście oprócz nakładania na siebie kosmetyków, pyk, podcast Aubrey Marcus. Genialny, genialny. A ja Was również gorąco zachęcam do śledzenia różnych grup facebookowych, bo na Facebooku naprawdę powstało sporo grup, w których ludzie się wymieniają tymi inspiracjami i też bardzo dużo firm, bardzo dużo marek po prostu nam daje nam, tak jakby ktoś Ci dał bilet, nam dał bilet do teatru za darmo, bo jest bardzo dużo udostępnianych różnych atrakcji właśnie w czasie tego naszego pobytu w domu. No oprócz tego, że Empik daje nam przez 2 miesiące dostęp do konta premium i 11 tysięcy, czy jeszcze pewnie więcej tysięcy tych audiobooków, e-booków, z tego możemy spokojnie skorzystać, no to oczywiście opery dają transmisję, może nie na żywo, ale dają transmisję swoich największych dzieł. Możemy zwiedzać muzea właśnie wirtualnie, albo możemy oglądać teatr telewizji, z tego co wiem, też ma swoje różne premiery zupełnie za darmo na danych, tylko trzeba wiedzieć, gdzie zajrzeć, a jeżeli Ty wiesz, gdzie zajrzeć, no to koniecznie daj znać w komentarzu, żebyśmy się mogli tutaj wspólnie wspierać w tym czasie i wymieniać inspiracjami tym, co jest istotne, co jest ważne, co jest super atrakcyjne dla nas, jako dla człowieka, dla naszego rozwoju. Będę bardzo wdzięczna. Oczywiście ja wszystkie swoje te propozycje, które się pojawiły w filmie, wypisuję w opisie, ale też te, które gdzieś zobaczyłam, gdzieś ktoś dał cynka o tym, że się pojawia coś takiego właśnie w internecie zupełnie za darmo, dostępy do różnych kont premium, nie premium, no to daję też znać na dole w opisie. A Ty daj znać w komentarzu, to jest dla mnie bardzo ważne i w ogóle uważam, że teraz jest taki czas, który jest czasem niezwykle trudnym z jednej strony, ale z drugiej strony czasem niezwykle uświadamiającym i bardzo dużo możemy z tego czasu dla siebie wyciągnąć. Liczę na to, że urodzi się w nas wdzięczność i miłość. Wdzięczność przede wszystkim za to, że żyjemy w takim świecie, w którym mamy to wszystko, bo jak nagle tego nie mamy, to się okazuje, że jest tam tak dobrze, a my tego nie doceniamy. Więc mam nadzieję, że docenimy po tym czasie po prostu to, co mamy, jakie mamy możliwości i że ta miłość gdzieś nie tylko do nas samych, ale też do całego świata i ludzi urośnie. Takie są moje przewidywania, czy też oczekiwania. Nie, może nie oczekiwania, to nie to słowo. Moje nadzieje, o. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Oczywiście tak, będzie mi super miło, jak dasz łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał. Jeśli znasz którąś z pozycji polecanych, też daj znać w komentarzu. No i na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym inspirującym filmie. A pamiętaj, że na kanale są też inne filmy, nie tylko takie gadankowe, pogadankowe, są też makijażowe, także inspiruj się. I dziękuję pięknie. Widzimy się w czwartek o 18 za tydzień. Albo wcześniej, bo teraz jest dużo czasu, więc może nakręcę więcej filmów. To wtedy będę wrzucać. Na bieżąco informuję na Instagramie, także zajrzyj też na Insta. No i oczywiście na Facebooka. Wszędzie są strony Sztuki Uniwersalnej.
Facebook, Instagram, na wszystkich tych kanałach. Jestem aktywna. Do zobaczenia. Niech sztuka będzie z tobą. Zapomniałam. Dobra, ostatnia rzecz, bo zapomniałam, słuchajcie. Serial, trzeci sezon wszedł 16 marca, 16 był nie tak dawno, bo w poniedziałek w tym tygodniu. Także trzeci sezon Westworld. Jeżeli nie widziałeś Westworld, dwóch pierwszych sezonów, no to koniecznie. To jest amerykański serial science fiction, ale zupełnie genialnie zrobiony, z tyloma wątkami, tyloma rzeczami do przemyślenia, że ja sama teraz sobie tak myślę, że będę musiała wrócić do tych dwóch poprzednich sezonów, żeby ten trzeci sezon dopiero zacząć oglądać. Także z mojej strony jeszcze koniecznie polecam do obejrzenia Westworld ze świetną w ogóle też czołówką. No po prostu to jest jeden z lepszych seriali, jakie w życiu widziałam i to powinno starczyć za recenzję. Obok Mr. Robot, obok Gry o Tron, Westworld jest u mnie w pierwszej trójce. Top trójce serialowej. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Zmykam już w opisie wszystko i ćwiczenia też takie w domu, żeby zrobić, żeby trochę, wiecie, też się poruszać, nie? No, w opisie. Dzięki za dzisiaj.